Gdzie ja jestem? What the fuck? Co tu się dzieje? Ej no, byłem w innym Nominusie. Hello? How are you? If you're anxious, that'll pass. It's the midazolam. I'm sorry about this, but we've had so many security breaches, we were forced to take drastic action. And Olivier is missing. He left for Chicago 2 days ago, but no one's seen him since. I know this seems excessive, but with our high-level security clearance, we have an obligation to our shareholders. Rest assured, we will compensate you when the hacker is found. Mów, pyta. A przecież... So get some rest, okay? And if you're up to it, maybe capture some more footage? You're doing amazing work. I can't wait to show you the work we've been doing with your stuff. Take care. Aha, to tyle? O, zajebiście. So, they tossed you in the bunker. Nice. Those Templars upstairs aren't taking any chances. Co kombinujesz teraz? I think we need to erase all the dirt they might have on you. No to zajebiście. Trzeba to zrobić. I think I just gave you level 3 security clearance. Jej! Cieszę się niezmiernie. Unfortunately, Melanie's in there now. So when I escort her out, that's when you make your move. I'd wipe these servers myself, but as the head of IT, I'd be a suspect. Co ja tu robię? Jak chcę stąd wyjść? Jakaś przylepka. Zlepka, przylepka. These Templars. They run our lives, you know. They decide elections. They control various capital markets. And get the fuck. Little microchips to track our movements and read our thoughts. It's all very. Gdzie jest wyjście? Jest tutaj. Kurde, wynoszę się stąd. Ja piskam. Co tu się dzieje? Co to za w ogóle? Nie. Jest to chyba ta winda. You know you're supposed to be locked up, right? Going back upstairs ain't a good plan. Aha, dobra. Spokojnie, chciałem tylko cię sprawdzić, kolego. Tak w ogóle, witam was w 73. odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. Alright, listen, I'm entering the server room now. Aha. If you see us leave, get in there. Jest. Włamujemy się do systemów Desmonda Milesa. What? A znam to. Spokojnie to zrobimy. Jep. Da radę? A, za dużo. Tu znowu za mało, ale się udało. O, banał. Super. Dawać mi to live stream. There's no need for you to be down here by yourself, Miss LeMay. My team will handle the investigation. But you need an extra set of eyes on this thing, John. We don't even know when the hacker's broken. It could take weeks to go through this data. One, at most. Still too long. I can't keep my team locked up for a week. Legally, you can. It's what they signed up for, even if they didn't read their contracts. Yes, of course. I just hate the idea. So what's the next step? My team is processing the data now. We'll start sifting through it tonight. Scout's honor. Coffee's on me, okay? A, przekupił kawką. Dobrze. Trochę podejrzane, ale kawka może być, jak najbardziej, zawsze. Dobra, teraz chcę stąd wyjść. I to jak najprędzej. Bo nic tu pewnie po mnie. Teraz pewnie na górę. Find a server containing a network log. Since I have a record of each and every one of your hacks, we'll just search for the timestamps on those and turn that data into something harmless. Co tu? Ile tego tu jest? Tego... tej maszyny? Here we are. Beautiful. I'll update your communicator one more time. A little program I cooked up just for this purpose. Przecież to jest... takie włamanie, że to jest masakra. Try it out. O Boże, czy to nie będzie ryzykowne? A, zrobimy. Hakerstwo się opłaca. Jep. I znowu zrobimy. O, proszę. Wyszło.
Tak jak wyszło. Pewnie. Jakieś połączenie. Z czym? Aha. Oglądamy teraz. Co to jest? Okej. Czyli to jeszcze nie koniec. O nie, wyczuwam znowu to, czego nie lubię. Takie trochę żmudne hakerstwo, ale... Oj, widzicie? I się już zaczyna. Ale się udało. Ekstrakcja udana. Pięknie. Aha. Okej, co to jest? The dawn of the deadly 18th century. Rogues and sailors band together to live their lives by the sword. With no laws or morals, no gods and no fear. Only betrayal, mutiny, cruelty, and debauchery. There is plunder to be found on golden beaches. Will you risk life and soul to fight the pirates of nightmares? Benjamin Hornigold, Calico Jack, Charles Vane, and Blackbeard? Wow. Słabe. Mnie się nie podobało. A gdzie był Edward Kenway w tym wszystkim? Gdzie on był? What the hell? Co mi się dzieje? Co mi się dzieje? Aha. Znowu ty! Ty szmato, co ty robisz tu? Ja pierdolę. Ty chyba nigdy nie znikniesz. Like static and fog, lingering in networks and nodes, the nervous system of the world. Can you hear? Ta. Perhaps the temple was opened too soon, but this was not by choice. The cataclysm pushed all doubt aside. We bless poor Desmond, who gave his life so that you, the children of our neighbors, were gone. Zabrałeś najlepszego obiekta. Tak, twojego dobra. Jaką czarę? Ty chyba już naprawdę oszalałaś. O, potrafi obracać głową. Ale osiągnięcie. Cicho! Chyba słyszysz przecież. Bring me forth to fulfill your purpose. Tell me. Morda tam. No, no, no! Something's wrong. God damn it! Oh, God damn it! She should be here now. O, chyba oszalał. Dlatego, bo jestem wyjątkowy, szmaciarzu. Ochujałem cię. Nie ma takich teraz butów ze mną. Przegiąłeś pałkę. Dobra, wracamy do Animuska. W związku z tym, że znowu mieliśmy okazję spotkać naszą Junonę. Tak, znowu była okazja. O, coś tu jest na tej lodóweczce. Jakaś kartka przylepna. W dupie ją mam. No i dobra, myślę, że zaczynamy od razu. Chociaż możemy sobie wejść w mapę, posprawdzać. O, komputer do zhakowania, pokój bezpieczeństwa. O, a może sobie zhakujemy jeszcze komputer na początek? Czemu by nie? O, patrzcie, można zhakować. Można, można. Okej, hakujemy, hakujemy. Jep, jep. Wow. I się udało. Jakie hakowanie to jest banalne. Dobra.
Co to jest? Co to jest? Aż się dowiemy. No to szybciej. Ty, kto to? Chwileczkę. Rozpoznaję. Robert the Sable, a łysa pała, ta, Assassin's Creed się kłania. Ta, ale czemu on ma tu czarny kostium? On był biały. Ta, proszę bardzo. Robercik the Sable. To aż kurczę się stare wspomnienia mi uruchamiają. God damn it. Trochę, może troszeczkę dzisiaj na współczesność sobie poszperamy. Mianowicie chciałbym troszeczkę się powłamywać dokąd, porobić jakieś znajdźki, nie wiem, cokolwiek. Tutaj to jest mój obecnie animusek. Tutaj chyba ktoś tu jest, dlatego nie będę aż tak przeszkadzał. O, ktoś nie dojadł pizzy, czyli widzę, że jest tępą pałką, żeby nie zjeść do końca pizzy, albo po prostu nie był głodny na tyle. Dobra, znikamy. Co tam było? Co tam było? Evelyn, tak, w ubraniu tej szlachcicy. Znikamy stąd. Przemi bobec. W dupie mam tego Johna. Wystarczy, że już Junona do mnie przemówiła. To już jest wystarczające osiągnięcie. Jak na mnie. O, tu żeśmy się powłamywali ładnie. Tym można tu wejść. Bunkier. Fajnie, możemy obserwować. Zarąbiście. Dobra, ale ja stąd wychodzę. Dzisiaj penetrujemy całe Abstergo. W związku z tym, że już mamy dostęp do wszystkich, to mówię, do wszystkich komputerów Abstergo, możemy sobie na to pozwolić. A, to jest chyba to, czego się najmniej mogę spodziewać. No właśnie. Ale przejdźmy się tutaj jeszcze dokładniej. Może coś tu jest jeszcze, czego jeszcze nie znalazłem, ale nie. Widzę, że tutaj już nic nie można. Już nawet do komputerka nie można wejść. Ale wielkie pomieszczenie. Nie wiem, skąd ona się w ogóle znalazło. To mnie akurat dziwi. I jeszcze Junona. Dla mnie to nie jest przypadkowe. Wręcz zadziwiające, że znowu przemówiła do kolejnego człowieka, który jest obiektem. Naprawdę to jest już powoli chore. Chore to, co się tam wyprawia. Znowu wracamy do bunkrów. Trzeba teraz w tą stronę iść. No trzeba trochę pohakować te komputery, no. Nie ma co. Chwileczkę, jest nasza winda. Serwerownie. No to jesteśmy tutaj. Przejdźmy się do... A czemu nie można? Jakie gówno. No to ja tak się nie bawię. No to idziemy do Abstergo. Co za syf. Co za gówno. Szkoda. Wielka szkoda. No to wracamy do bunkru, skoro nie mamy dostępu. Chyba nas John tak ukarał teraz, że nie możemy w ogóle, wiecie, się wydostać. Dobra, wchodzimy do Abstergo. Kumple z bunkra. Zarąbiste. Musiałem powiedzieć do Animusa, nie do Abstergo, bo Abstergo to przebywamy po dziś dzień. Dobra, zobaczymy, co się będzie dalej działo. Jep, co się teraz... Co ja tu robię? Aha. Mary Reed kobiety. And Anne Bonny did piratically, feloniously, and in an hostile manner attack, engage, and take 7 certain fishing boats. Secondly, this court contends that the defendants lurked upon the high seas and did set upon, shoot at, and take 2 certain merchant sloops, thus putting the captains and their crews in corporeal fear of their lives. Edward James Kenway, born of motley parentage in Swansea. Dzień dobry. To an English father and Welsh mother. Married at 18 to Miss Caroline Scott, now estranged. She's a beautiful woman, I am told, but not at all well these days. If you touch her, you bastard, I'll... Quite a surprise finding you here rotting
in a Jamaican prison. We heard rumors that you had taken up with the pirate Roberts. If you know the observatory's location, tell us now, and you'll be out of here in a flash. Aha. Rogers can hold these British hounds at bay for a time, but this will be your fate if you fail to cooperate. Nie będę współpracował z Templarami, chyba was pojebało. From hence to the place from whence you came, and from thence to the place of execution, where you shall be severally hanged by the neck, till you are severally dead, dead! Dead. Oh, Ross! May God in his infinite mercy be merciful to each of your souls! We're pregnant! Ooh. Do you all hear that? What the devil did she say? They plead their bellies, my lord. Nie ma. Aye, you can't hang a woman quick with child, can ye? Quiet! Quiet! If what you claim is true, then your executions will be stayed, but only until your terms are up. Then I'll be up the duff the next time you come near. A dobre. To było akurat dobre, co powiedziała. O, dobre, naprawdę sypnęła takim sucharem, że to już po prostu lepiej być nie mogło. No zajebiście. Conway, it's Walpole, ain't it? Jaki Walpole? Where'd you get that? Well, that's the rumor going round. As dirty and daft a pirate has ever sailed these West Indies. Ale Walpole już nie żyje. Przecież jestem Kenway, a nie żaden Walpole. Posrało chyba was. Wyjdę z tej klaty, ty obszczymurze angielski. Wyjdę stąd. Mówię ci, że ja stąd wyjdę. Wyjdę. Siłą rzeczy wyjdę. Nie przestanę. A po co mi zrobisz? A to se mnie strzegaj. O, proszę, mam jakąś pomoc. O! Asasyn przyszedł. I to jeszcze chyba... Yo. Jaki prezent? O czym ty pieprzysz? Do not mistake my purpose here. I have come for Anne and Mary, and you owe me nothing for this. Aha. But if you would lend me your aid, I can promise you safe passage from this place. I'll need weapons. You are comfortable with this, I am told. We must hurry. Dobrze. Zarąbiście wręcz. Zniszcz dzwony alarmowe, odwiedź starych przyjaciół. Aha, dobra. To będzie dość ciekawe. Cichutko, spokojnie. Ja tylko chcę zrobić parę rzeczy. Jep. Dobra, teraz jest dobrze. No podejdź tu. Podejdź tu, kolega. Trzeba dokładnie przejrzeć. No chodź, to chodź tu, kolego. Jest. Dobra. Bezpiecznie możemy tu podejść. Dobra. Jeszcze ktoś? Czy mogę spokojnie tutaj jakoś... Aha. Oh fuck. Jak
jakoś ich trzeba załatwić. Dobrze. Jest bardzo dobrze. Jest wręcz stabilnie. Teraz będę musiał starego przyjaciela odwiedzić. Nie widzisz mnie? A on sobie tutaj kampi. No zarąbiście. O, wpyta. Aha. Chodźcie tu. Tylko was zabiję i będzie dobrze. O, doskonale. Dobra, jest już cichutko. Jest już spokojnie. Nic się tu nie stało. Na tyle złego. Spokojnie. Możemy przechodzić dalej. Cichutko, cichutko. O fuck. Strzelec jeszcze. To będzie cięższe. Dobra. Teraz będzie spokojnie. O fucka. Kurczę no. Nie ma! Już niewiele brakowało, a byłby alarm włączony. Trzeba teraz jakoś ich tutaj naprawdę pozbyć się. To po kolei. O kurde. O kurde. No nie. No, dobra. Chyba prosicie się o walkę. No, walczcie ze mną. Bez jaj. Wybornie. Oni sobie dzwonią tymi alarmami. Jakby gdyby nigdy nic. Ale już tu ich wybijemy. Bo widzę, że ich jest tu coraz mniej. I jaka seria zabójstw. O Boże, ile tego gówna musiałem wybić. Dobra, trzeba i tak zniszczyć te dzwony. Dobrze, i jeszcze jeden. Nic nie było mowy o wykryciu, więc spokojnie. Jest kolejny. Dobrze. Wszystkie już zniszczone. To teraz może się troszeczkę tak, wiecie, poparkurzymy. Nie wiem, jak trzeba będzie odwiedzić tych starych przyjaciół. W tym rzecz. Proszę, chcą się prosić o walkę. Nie dadzą rady.
Angole są za słabe. O, i już zostali. Angole, Bertole, wielka mi różnica, jak na nich mówić. No i tak są słabi. Jeszcze zabiję tego kolesia tutaj na tej wieżyczce. A my jesteśmy chyba w Kingston, nie? Tak, to jest Kingston. Bo już poznaję po tej wieży patrolowej. Tak. Kingston. O, to spokojnie damy radę. Gdzie są ci przyjaciele? Jep, dobrze. Tu jest jeden. Jep, podwójne zabójstwo. I jedziemy tego kolesia. O, dostał ładnie. A, zdążyłem jeszcze. No chodź tu. Taki kozak. A gdzie jest ten drugi przyjaciel? Właśnie. To mnie jeszcze akurat tutaj dziwi. Brakuje mi tu drugiego przyjaciela. Zaraz go znajdziemy. A gdzie on może być? Może tutaj? O. You weren't much of a friend, Jack Rackham, nor an able sailor neither. A, o to chodzi. But you were strange and lively. And you made me laugh more than once. And that's enough to make me sorry for seeing you like this. I hope you found a lasting peace down there among the dead. Aha, dobra, czyli znalazł. You there! Czekaj, Angol. Ty potworny Angolu, powiesiłeś przyjaciela. Ja nie daruję ci tego. I już tutaj leżysz. Czekaj, jeszcze jednego tu znajdziemy na pewno. Trzeba szukać dobrze. Trzeba dobrze szukać. I się znajdzie. No już po nim. Szukamy dalej tych przyjaciół. Znajdziemy ich tu na pewno. No tutaj może już nie, ale warto by było szukać dalej. Bo jest za to pełna ta synchronizacja. Znajdziemy, zrobimy co trzeba i spieprzymy im. No nie możesz zaskoczyć. O. Chociażby nawet tak. Jep, doskoczy. Pięknie. Gdzieś chyba raczej tutaj, w strefie zastrzeżonej jest drugi przyjaciel, który pewnie też zginął. Chwileczkę, coś tam się świeciło. A to chyba okien. Tak, dobra, znajdziemy tego drugiego. No nie, tutaj na pewno nie ma. Czyli gdzieś dalej musi być ten drugi. Dlatego ja tutaj, wiecie, chadzam się i szukam. Przy okazji mogę znaleźć. A może się tu wespnę?
się coś znajdzie. Dobra. To zaczynamy tutaj poszukiwania. Nie. Cichutko. Spokojnie. Dobra, widzę, że tu mamy kolejny dzwon. No szkurde, zadzwonił. Nie ma dzwonienia. Chciałbyś. Czekaj, ciebie tu uśpimy. O, proszę bardzo. No i spokojnie mi tu już. Dobra. A gdzie znajdziemy naszego drugiego kumpla, który też chyba jest ponoć zabity. Wow, co to było? Takie trochę dziwne, powiem wam. Ale jak się z góry rozejrzymy, to może znajdziemy jakieś ślady. Dobra, was też tutaj ubijemy. No, bo muszą zginąć, no. Nie dadzą rady sobie. Tak myślę. O tak. Dziwne, że nie zostałem do tej pory wykryty przez jeszcze paru strażników, ale może być. O, aż do teraz. Okej, zgubiłem ich. Pewnie. Chodźcie, chodźcie, Angole. Patrz, uderzył. O, jak mi przykro. Dobra, ale szukam mojego kumpla. Chcę go znaleźć, więc wiecie. Szukam jeszcze jednego. Tak się rozglądam i rozglądam. Tak naprawdę tu nie widzę żadnych śladów. Chwileczkę. A jak tutaj wejdę do tego, do środka, to chyba jeszcze nie tu. Ale muszę znaleźć. Jak znajdę, to będzie dobrze. Ty, gdzie chcesz mi tu dzwonić? Nie ma. Dzwon i tak zepsuty. Dobra. Szybciutko chcę znaleźć kumpla drugiego, który też chyba został powieszony albo stracony. Nie wiem, cokolwiek. Ale widzę, że ciężko będzie. Jest. O, jeszcze mamy parę dariuszy. O, chociaż jednego się udało zabić. No i zajebiście położeni. Może tutaj. Trzeba zawsze sprawdzać nawet takie miejsca. Się zawsze może znaleźć. Ale widzę, że go jednak tutaj też nie ma. To jeszcze sprawdzimy. Wszystko sprawdzimy. Co do kawałka. Gdzieś się może jednak znaleźć. Dobra, starczy już tych poszukiwań. Wróćmy już tam, gdzie mamy przyjść. I zakończmy odcinek, tak będzie najlepiej. Dobra. Wyczuwam, że ten drugi chyba jest tutaj.
ale jestem pewny. Nie wrócę się już, szkoda. Czyli teraz, o, udało się. No dobrze. Teraz szukajmy dalej. Trochę spudłowałem, ale i tak go zabiłem. Dobra. Szybciutko to trzeba zrobić na mastera. Dobra. Najpierw trzeba tu was powybijać. O, mamy do pomocy asasyna. Jebć. Dobra, już pomagamy, pomagamy. Mary, it's me, Edward. Edward? Who's this fella? It's all right, Anne. He's a friend. What's wrong with Mary? She's ill. And her child. Aha. They took her. Co? No idea where. Oh, oh, oh. I know it pains, my lady, but we must be silent. Can you walk? Dobrze, idziemy, idziemy, idziemy. Trzeba sprowadzić te kobiety tam, gdzie trzeba. A jeszcze tak wolno będziemy chodzić. I can't. Search every cell. Come on, that's it. Kurczę, nie możesz ją wziąć na ręce. Jak to robił Ezio z Katariną Sforcą? On to był przynajmniej męski i brał od razu kobietę za ramię. A ty co? A ty kurde, sam jesteś kaleka, widzę. Dobra, uciekamy, 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 no. No fajnie, on już sobie z kobietką poszedł. Nie da się szybciej. Boż. No nie wierzę. No oj, o, 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 dobrze. Posunąłeś dobry krok. Dobrze. A szybciej się nie da? Kurde, taki paker z ciebie, Edward. Co? Mam cię zostawić? Chyba że żartujesz. Nie gadaj. Don't die on my account. Go. This is such a pain in the ass. Damn it. You should have been the one to outlast me. I've done my part. Will you? No szkurde, nie wierzę. If you came with me, I could. No weź ją. Mary. I'll be with you, Kim. Aha. Co? Dobra, uciekaj. Aha. No i co? Teraz się rozbeczysz? O szkurde. Uciekaj, uciekaj, Kenway. A weźmie ją. Dobrze. Widzę, że chyba się obudził nasz chłopaczysko. Dobrze, uciekamy stąd. I co, to wszystko? Bo jak tak, to ja już mam dość. Aha. Dobra, uciekamy stąd, uciekamy. Weź tą kobitkę.
nieprzytomną. Bo niedobrze mogę odłożyć to ciało, ale wezmę je jednak. Idź sobie dalej tutaj. O, szpytę, no nie, really? Czekajcie, zaraz ich tak rozproszę tu. To by chyba kiepski pomysł. Dojdę tam, zdążę. O ty draniu. Zginiecie. Jeb wam. Dobrze, możemy brać kobietę. Dobrze, idziemy, idziemy, idziemy. What happened to Mary? What's wrong? Is she gone? Co? Aha. Szkoda. No tak myślałem, że po niej będzie. Oh no. Oh God! Oh. What will you do now? Hmm. Nothing sensible. No pewnie, że nic sensownego. A jakby inaczej. Spokojnie. O. You haven't earned this, but they suit you. A dzięki. Good fortune to you, Edward Kenway. Mhm. Super. A, myślałem, że jakaś ceremonia będzie. A tu nic. No pewnie. Bring a bottle. No. I teach him color first. Dawaj tą wódę. Will this do? What? In all your years out here, you could never achieve what I've done in one fifth the time. Because you're a good man, Edward, see? Goodness is your disease. That's my prize, Robert. Now give it here! Remember my... boy, a short life and a merry one, that is all. The world owes us nothing more than this. Jasne. So take what jeszcze you will, czego? And then die before you live to see yourself made a fool. Give it here. That's right, boy, take it. I'll sweeten you, maggot. I'll cut you down. No, zobaczymy. O ty. Co? I to tyle? Bożeż w dupę. Co tu się dzieje? Co? Czemu tu wszyscy żyją? Calm, little puppy. And slink back to your kennel. You haven't the metal for my brand. Zmierzę się, spokojnie. Robert! Welcome aboard, Kenway. It's prizes, plunder and adventure ahead. Are you game? Pewnie. Out of my way, Ben. Raise a glass to freedom, lads. Here's to gentlemen of fortune and women of leisure. To a world full of rogues better than all the kings and queens that kick us about. As gentlemen of fortune, we enjoy plenty and satisfaction, pleasure and ease, liberty and power. What man with a sensible mind would choose the former life? For I have dipped my hands in muddied waters, and withdrawing them, find 'tis better to be a commander than a common man! Aha. Co się dzieje? What the fuck? Aha. Dobra. Jakie to jest? What the shit? Okej, dobrze. No wszystko świetnie, ale co tu jest grane? Jakie posrane to jest? Get the fuck. Dobra, płyniemy wyżej, jeszcze wyżej. Dawaj skarb.
close by, a jackdaw saw the deed, and it filled his head with the idea that he too was just as strong and capable. So, with a great flapping and rustling of feathers, the jackdaw came down swiftly and clutched to the coat of a large ram. But when he tried to fly away, he found he could not lift it. Aha. Co jest grane? Czemu ja zabijam niby swoich, niby wrogich? Co tu jest grane? Jest tu jeszcze jeden. To on. What the fuck? Aha. What keeps you wondering? Do I not make you happy? I'm so close, Caroline. Please, just what let the me hell? Everything you do, I'll spy, Edward. It's not spite that's driving me, Mary. It's courage. Courage for what, man? There's no one left in your life to care. God damn you. I can handle this. Yes. Always tearing down when you could be building things up, or building yourself up if nothing else. Just leave me be. Change course, Edward. Change your bloody course before it's too late. Nie ma. Nie będzie zmiany. Łow pyte. Aha. Co jest grane? Aha, no, aż Edward dalej pijany. No, wybornie. Po prostu wybornie. No. Zajebioza. Oj, Edward. Czemu on się nie rusza w ogóle? Aha. Jasne, wszystko jasne. O kurde. Captain Kenway! You look like a bowler plumbed off. Christ! Oh, I've got a head for ten. Aha. On your feet! You put me on the spot, Addy. After leaving me with Robert, I shall have hard feelings about seeing you here. But mostly I'm bloody glad. Me too, brother. And you'll be chuffed to know your jackdaw is still in one piece. Aha, to dobrze, chociaż tyle dobrze. So we set sail. No dokładnie. You're leaving. Aye, Edward. But I have another calling elsewhere. Ade, listen. When your heart and your head are ready, visit the assassins. Aha. I think you'll understand then. Dobra. Okej. Okay. Niech ci będzie. Obudź się trochę, Kenway, bo żeś się naprawdę opuścił. Nawet twoja morda wszystko na to wskazuje. Dobra, tym razem żegnamy się już tutaj. Na razie, yo!